Mówiąc bardzo prosto, Kurs Alpha to 10 cotygodniowych spotkań. Spotkań ludzi świeckich, spotkań, na których rozmawiamy o wierze, o kerygmacie. Każde spotkanie ma tę samą strukturę. Najpierw jest wspólny posiłek, kolacja, później wykład, a na końcu rozmowa, wymiana poglądów, pytań, własnych doświadczeń przy kawie i czymś słodkim. Zapraszam Was do zobaczenia wspomnień po Kursie Alpha, jaki odbył się w Chorzowie w roku 2019, a był organizowany przez wspólnotę Klucz Dawida. Jak się czujecie? Boicie się troszkę, czy nie? Nie, co jest pełni wiary, nadziei i miłości. A to już tak ze znakiem zapytania. Po tylu latach. A ty boisz się, Michał? Możesz jeszcze zrezygnować. Super! Jak tam Justynka wrażenia? Pełne oczekiwanie. Same postępy. I tak trzymać. Boicie się troszkę? Odrobinkę tak. Jest stres czy nie? Nie ma. Nie ma. Ale stres. Bardzo czekamy. Działa wszystko? Działa wszystko. Nie licząc rzeczy, które nie działają. A ona nas filmuje. Będziecie w telewizji. Ja tyle jeszcze nie miałam przez ostatnie 10 lat. Mam nadzieję, że będziecie dużo mówić. Mamy mało? Liczymy na Ciebie. Nie, ja zazwyczaj mało mówię, ja także... na spotkaniu i powiedzieć, że mało mówię. Czas... Polecałem też już znajomym właśnie, że jeżeli będzie gdzieś taki kurs organizowany, to żeby się nie bali, żeby właśnie przyszli, żeby skorzystali też z tego czasu. I powiem Wam, że naprawdę, kiedy padło też to pytanie, tak jak już zacząłem, co dalej, to mówię, dobrze, że jeszcze są czwartki i że jednak kontynuacja będzie we wspólnocie. Dlatego to dla mnie było zawsze takie ważne, żeby dalej kontynuować spotkanie we wspólnocie, żeby się spotkać właśnie z ludźmi, żeby to nie było takie upadłe, takie martwe, że po prostu było, ale się skończyło i reszty już nie ma. A tutaj właśnie ta wspólnota naprawdę mi wiele daje i chwała Panu. Bo ja myślałam, że Alpha jest dla osób właśnie, którzy poszukują Boga, tacy początkujący i tak dalej. Natomiast ja uważam, że najwięcej na Alfie zyskałam ja sama, dlatego że ja się nawracałam przez tych ludzi, którzy tam byli. Niesamowite rzeczy, jak widać, jak po prostu dany człowiek idzie do góry. Na początku osoby mówiły, no ja tam do kościoła nie chodzę, bo coś tam i tak dalej, bo mi to nudzi, ble, ble, ble. I nigdy nie było tak, że w jakiś sposób namawiać, a chodź, zobacz, nie. Tylko każdy z nas dzielił się właśnie w jakiś sposób świadectwem. I na kolejnych spotkaniach widać było w tych osobach przemian. No ja kupiłam Biblię, ja tu przeczytałam, ja tu, a ja rano na mszę zaczęłam chodzić przed pracą, a ja tu, a ja tu, a ja tu. I to było niesamowite, jak ci ludzie sami się po prostu dalej szli i oglądając tych ludzi, to po prostu to było niesamowite przeżycie dla mnie. Także ja uważam, że ta Alpha była dla mnie, a nie dla tych ludzi, że po prostu ja przeszłam kurs Alphy jakby sama dla siebie. Dużo skorzystałem z tego sam, tak? Bardzo dużo osobiście. No działo się u nas, działo się. Pan mi też pokazał, jak warto niesamowicie się poświęcać dla innych, tak? Przychodzić, pomagać, to było wspaniałe, jak mogłem być uczestnikiem czegoś po prostu, co Pan czynił, nie? A generalnie było podobno zalecenie, że mamy cicho siedzieć i kawę podawać. No to, to się trochę nie udało w naszym stoliku. Ja faktycznie wziąłem kiedyś, dokładnie chyba 36 lat temu, udział w czymś, co można nazwać alfą. Znaczy właśnie takie ewangelizacje dla ludzi poszukujących, zagubionych, z problemami. Tak mnie Bóg poprowadził, że trafiłem w Katowicach na parafię ewangelicko-augsburską na Warszawskiej ulicy, to jest, ona się mieści. I tam mieliśmy właśnie takie cotygodniowe spotkanie, nie wiem, może to też były czwartki. I tam byli ludzie z różnych kościołów i żeśmy właśnie mówili o Bogu, czytali Pismo, dzielili się. To jest bardzo, bardzo takie bezpośrednie skojarzenie, odniesienie do tego, co tu było. No i tak mi było żal przez te całe lata, że w kościele rzymskokatolickim tego nie widziałem. No i teraz wreszcie na stare lata przywraca mi to trochę wiarę w ten kościół, że tutaj też jest ewangelizacja. Dla mnie to jest niesamowicie ważne. No i też wziąłem udział w takiej ewangelizacji, nie jest tylko od krytykowania, że nie ma ewangelizacji, tylko ja wreszcie tutaj też miałem jakiś swój udział w tej ewangelizacji. Także bardzo jestem tutaj zadowolony, podbudowany. I ostatni taki właśnie zarejestrowany przeze mnie, ostatnia zarejestrowana przeze mnie spowiedź to było w okolicach Bierzmowania. Także sobie myślę, no jak ja mu powiem teraz, kiedy ja się ostatni raz spowiadałem, to on nie pogoni stąd, nie? Ale sobie myślę, a przyjechałem samochodem, no i wiem, że pakuje się pojazd, upatrzyłem, bo tam było wielu księży, którzy spowiadali, upatrzyłem sobie takiego, któremu najfajniej z oczu moim zdaniem patrzało. Okazał się to być ksiądz proboszcz tutaj z Arpigi. To sobie wybrałem, nie? No. Jeżeli chodzi o mnie, to ostatni filmik z całym tą wiedzą o Kościele wyszłam niesamowicie taka nawrócona i taka dumna z tego, że jestem w Kościele, że jestem członkiem i tutaj można też coś właśnie budować, ewangelizować tak samo, także... Jeśli o mnie chodzi, to ja byłem tak chłodno nastawiony do Alfy, ale szczególnie po tym wyjeździe się przekonałem, że Alfa to jest konieczność, że no, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, o młodzież, że no, trudno dotrzeć do dzieciaków poprzez te śpiewy średniowieczne. No, już ludziom się nie chce śpiewać tego po prostu, bądźmy szczerzy. Potrzebny jest właśnie nowy język religii, współczesna muzyka, filmy, taki nowy język, trochę taki język reklamy też, co też mnie tak w pierwszej chwili mnie to zraziło do Alfy, że to wszystko takie profesjonalne, takie reklamowe, to taka reklamówka jest. Ja się przekonałem, że nie, że to dobrze, że tak trzeba teraz właśnie przemawiać do ludzi. Nie można stać w miejscu. To Kościół się musi rozwijać. No też, tak jak reszta osób mówiła, że też było widać taki wzrost, na przykład jak osoba, na przykład, która mówiła, że szuka drogi, nie wie w ogóle, właśnie zastanawia się właśnie, którą drogę iść. Na przykład mówi, że sama od siebie na przykład idzie do kościoła, albo na przykład właśnie, że tam się zastanawia, czy zaczyna czegoś szukać, na pewno jest bardzo budująca. Nawet jak na początku się gdzieś wstydzi, czy tak nie do końca jest przekonany, to jak mu się da tą chwilę, to potem sam chce powiedzieć i widać, że wypowiada wszystko, co mu leżało na sercu u nas. Tak, w sumie w ostatnim momencie się zdecydowałam na to, że przyjdę na Alfę, że będę pomocnikiem, bo sobie pomyślałam, że chyba w końcu bym chciała coś dać we wspólnocie z siebie, że nie chcę tylko gdzieś tam być z tyłu i być, tylko może w końcu jest czas, kiedy ja też powinnam jakoś posługiwać, no więc cieszę się, bo to taki mój sukces i przy okazji jakoś mogłam dać świadectwo też, myślę, innym. Zastanawiała, a potem to było dla nich największą wartością ta dyskusja w grupie. I też mnie ucieszyło, że jak Pan Bóg uzdrawia, to widziałam już wiele razy, nie mam wątpliwości, ale teraz taka zmiana postaw, że wcześniej no, były osoby, które uważały, że Kościół to księża i Kościół się wyludnia, bo księża jakoś nie mogą przejrzeć, że to jest za, no wiecie, nie dość porywające, a potem zobaczyli, że Kościół to my wszyscy i Kościół to też i oni. I na przykład postanowili zostać we wspólnocie, także to też było takie niesłychane. Jak się zaczynała Alfa, to przyznam, że się stawiałem, jak tu przetrwać te 10 tygodni. Okazji, że to nie było wcale ani takie długie, ani straszne. No i budujące najbardziej właśnie w Alfie jest to, jak się widzi postawy ludzi, którzy przychodzą na Alfę i konfrontuje się to z tym ich przemianą taką co tydzień, się widzi, słyszy. No i to jest niesamowicie budujące, jak się widzi, że jak Bóg działa. Dla mnie chyba takim cennym było obserwowanie bardziej z tego takiego kąta tam za filarem, jak ludzie na początku wchodzą bardzo nieufnie. Nie wiadomo, czy ta Alfa dalej będzie, czy nie będzie, czy się połowa osób zrezygnuje. I potem obserwacja, jak ci ludzie chętnie zostają, aby być coraz dłużej. I potem ta sytuacja, kiedy oni właściwie nie chcą wyjść. Oni chcą zostać. Mnie to na przykład przekonuje, że to jest dobra droga i należy dalej kontynuować dzieło Alfy. Myślę, że też nie wybrzmiało, jak organizowaliśmy te wszystkie ulotki i zaproszenia robiliśmy, nie wybrzmiało to, że my mamy opiekunki dla dzieci. I musi to być gdzieś albo też na ulotkach, albo w ogłoszeniach, albo trzeba tym ludziom to jakoś mówić jasno, szczególnie młodym, jeżeli będziemy zapraszać młodych ludzi i wiemy, że oni mogą mieć dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, to trzeba im też wyraźnie o tym mówić, że mamy taką propozycję, że mogą przychodzić z dziećmi. Ja chyba najmilej wspominam naszą integrację taką przy stoliku z technicznymi, z dyrektorami, czyli z tymi ludźmi, którzy nie mieli grup. I ja sobie myślałam, że my takie różne tematy poruszaliśmy, wiecie, naprawdę o wszystkie tematy, jakie mogłyby przyjść na myśl i takie błahe i poważne. I właściwie w pewnym momencie łapałam się na tym, że przychodzę tutaj, bo cieszę się, że spotkam się z tymi ludźmi przy stoliku i porozmawiamy sobie. A co dla mnie ta Alfa przyniosła? Przede wszystkim, no taka trochę huśtawka nastrojów, bo przede wszystkim duże zaskoczenie, że zostało mi to zaproponowane. To był dla mnie wielki szok, bo tak jak powiedziałem, są we wspólnocie osoby, które moim zdaniem gdzieś nam do tego projektu lepiej by pasowały. Tak mi się wydaje, jestem wobec siebie zawsze bardzo wymagający i tak jak mówię, no, byłem trochę w szoku. Później przyszła taka bardzo taka niefajna rzecz, czyli taka trochę pycha. Nie wiem, jak to nazwać, ale zostałem wybrany, nie? Teraz zrobię show, nie? No, bardzo szybko zostało to zgaszone przez jakieś wpadki, przez jakieś spalone kawały, nie? Mówię, no toś dał show. No i kwintesencją wszystkiego były buty na ostatnim spotkaniu, to po prostu był... No. I co mogę powiedzieć? Patrząc na wzrost tych ludzi, na ich uśmiech, słuchając ich świadectw też, które gdzieś tu się pojawiały i z takich rozmów różnych, to naprawdę był to piękny, niesamowity czas. Zrobiliście kawał wspaniałej roboty i Pan Bóg oddał to w postaci, myślę, właśnie takich efektów, które widać w tych ludziach, którzy już przychodzą do wspólnoty albo szukają sobie jakichś innych wspólnot. Na koniec garść informacji. Każdy może przyjść. Kurs przeznaczony jest tak naprawdę dla każdej osoby, która chciałaby dowiedzieć się czegoś o wierze chrześcijańskiej albo pogłębić swoją wiarę. I tak naprawdę jest to przeznaczone dla każdej osoby, niezależnie od wyznania, niezależnie od poglądów. Kurs jest taki otwarty. I tutaj bardzo często pojawiają się takie pytania, szczególnie katolików, czy ja jako katolik mogę uczestniczyć w takim kursie. I tutaj chciałabym Was odesłać na stronę internetową Alpha Polska, gdzie znajdują się wypowiedzi hierarchów kościelnych. Ja chciałabym Wam zacytować dwie takie wypowiedzi. Kardynał Stanisław Dziwisz powiedział, że Alfa to bardzo ciekawa inicjatywa, w której świeccy pomagają odnaleźć żywą wiarę swoim koleżankom i kolegom. Widzę, że przynosi dobre owoce. Spotkania Alfa odpowiadają na wielką potrzebę ukazywania żywego Chrystusa. Życzyłbym sobie, aby wszyscy młodzi ludzie mogli zapoznać się z Alfa. Arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział, że kurs Alfa ma opinię skutecznego narzędzia ewangelizacji, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Na przykład studentów. Chcę zaświadczyć o tym, że może być z wielkim pożytkiem prowadzony w każdym środowisku, także tradycyjnych, wiejskich, małych parafiach. Dlatego myślę, że nie należy się bać. Poza tym, jeżeli Alfa odbywa się na terenie parafii, to proboszcz zawsze musi wydać takie pozwolenie na organizację tego kursu. Zazwyczaj też ksiądz proboszcz wizytuje takie alfy, dlatego nie bójcie się takich kursów. Kurs przebiega w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze zgodnie z taką zasadą, żeby uczyć się, ale po prostu przez zabawę, przez humor. Sprzyjają temu posiłki, dlatego zawsze Kurs Alpha organizowany jest w miejscach, gdzie można dobrze zjeść, na przykład w restauracjach. Przy stolikach siadamy w małych grupach, to znaczy zazwyczaj 10-osobowe grupy to są. I jak wygląda taka rozmowa? To nie jest tak, że jest osoba prowadząca, która wie wszystko i nakazuje wszystkim innym, co mają myśleć i mówić. To nie jest też tak, że są przygotowywane jakieś kazania lub jakieś schematy, z których prowadzący korzystają. Zasada grup jest taka, że każdy dzieli się swoim doświadczeniem, swoim zdaniem na dany temat. Każdy dzieli się swoimi przemyśleniami, swoimi pytaniami. Każdy może zadać takie pytanie, jakie chce. Celem jest spotkania właśnie taka dyskusja, takie wzajemne wymienianie się tym wszystkim. I też chciałabym Cię zachęcić, jeżeli zobaczysz kiedyś taki plakat z napisem Alpha i z takim pytaniem, czy jest w życiu coś więcej, nie bój się tego kursu, przyjdź na takie spotkanie, zawsze możesz zrezygnować. My też zachęcamy jako wspólnota z Chorzowa na kursy, które my organizujemy. Dziękuję za zobaczenie tego filmu. No i mam nadzieję do zobaczenia.